Dzień dobry. And welcome to all of you. Witamy wszystkich Państwa. My name is Michelle Navarre. Nazywam się Michelle Navarre. And my name is Roel Vivit. Ja nazywam się Roel Vivit. We are the co-founders and the administrators of Polaris Jesteśmy współzałożycielami, jak również administratorami szkoły Polaris Charter Academy w Chicago, w stanie Illinois. Witam. We are so happy to have so many people in this session today. Witamy i bardzo się cieszymy, że tyle osób przybyło na naszą dzisiejszą sesję. And to get us warmed up, we're going to start by getting to know one another a little bit better in the way that we do at Polaris. W ramach takiej rozgrzewki, żeby się trochę lepiej poznać, zaczniemy od takiego ćwiczenia, które również przeprowadzamy z naszymi uczniami w Polaris. Do you want to start with a greeting or an energizer? All right, we're going to teach you a greeting that we do with our children. Pierwsze nauczymy Państwa takiego ćwiczenia na powitanie, które właśnie robimy sobie z naszymi uczniami. Roel and I will model it first. Roel i Michelle pokażą Państwu, jak to ćwiczenie wygląda. It's called a lumberjack greeting. Jest to takie pozdrowienie drwala. Yesterday we taught a fireworks greeting. Wczoraj pokazaliśmy pozdrowienie fajerwerkowe. But we thought you needed your own special one. Ale pomyśleliśmy, że dzisiaj na sesję dla Państwa zrobimy coś innego. So in the time that we have left, once you learn it and you see each other, you can do it. Więc i w tym czasie, który pozostaje nam jeszcze na konferencji, po tym jak już Państwo zobaczycie, jak to pozdrowienie wygląda, to też możecie tak się Państwo witać. And everyone else will wonder, what are they doing? I wszyscy się wtedy będą zastanawiali, co ci ludzie robią. All right, here we go. Zaczynamy. Can you hold that for a moment? Thank you. Okay. So you have... Thumb up. Więc kciuk do góry. Złapie Michelle kciuk. I podniesie swój kciuk. Wtedy Roel złapie kciuk. Michelle złapie kciuk Roela. I będziemy usiłowali ściąć to drzewo. I teraz kolejne państwa. And now it's your turn. Zapraszamy do ćwiczenia. So with the people around you, stand up. And that's... That's on. Test, test, test. Can you hear me okay? And so that's just a great way to start us off with some smiling here. And we're going to continue on that wave. I tak naprawdę jest to taki fajny sposób, żeby wprowadzić trochę pozytywnej energii i uśmiechu. I jakby w tym nurcie jeszcze będziemy kontynuować przez chwilę. And we're going to follow the greeting with something called an energizer. I to ćwiczenie na powitanie teraz zostanie jakby kontynuowane w tym nurcie z ćwiczeniem energetyzującym. The energizers are popular with the students and the teachers. Te ćwiczenia energetyzujące tak naprawdę cieszą się dużą popularnością zarówno wśród uczniów, jak i wśród nauczycieli. Especially after lunch. Szczególnie po lunchu czy też po obiedzie. When we are all like this. My wszyscy jesteśmy troszeczkę tak, jak to Roel pokazuje. We need to get the blood moving around. Chodzi o to, żeby nasza krew zaczęła z powrotem krążyć. So we're going to play a game called As If. Więc zagramy sobie w taką grę, która się nazywa Tak jakby. I am going to give you an action to do. Roel poda Państwu pewne działanie do wykonania. And you are all going to act it out. I wszyscy Państwo będziecie musieli to działanie wykonać. So to do this energizer, you're going to have to stand up again. Dlatego znowu Państwo musicie wstać. And before you start, we ask you to be an explorer. I zanim zaczniemy, chcemy Państwa poprosić, żebyście Państwo podejmowali ryzyko eksploracji w tym ćwiczeniu. And not to worry about the people around you. I prosimy też, żebyście Państwo nie zwracali uwagi na osoby, które są w Państwa otoczeniu. But to have fun.
Chodzi o to, żebyście się państwo dobrze bawili. Okay, so we're going to just do some warm-ups, just shake it out a little bit. Trochę dla rozgrzewki państwo, żebyście potrzasnęli rękami, nogami. Jump up and down. Poskaczemy trochę. And then you're going to go one side. Głową na bok, na jedną stronę, na drugą. And roll it around. Teraz pokręcimy. And bring your shoulders up. Ramiona w górę, w dół. Up and down. And now roll it back. Teraz kręcimy ramionami. Give yourself a massage. Do tyłu, taki masaż. We all need one. Wszyscy potrzebujemy tego masażu. All right. Back is, there we go, there we go. Get yourselves comfortable. Give yourself some room. Okay, so now I would like for you to climb as if you are climbing the tallest mountain. Teraz chciałbym, żebyście państwo spinali się tak, jak gdybyście państwo wchodzili na dużą górę. And stop. I stop. I would like for you to swim as if you're swimming through chocolate pudding. Chciałbym, żebyście państwo pływali, tak jak gdybyście państwo pływali przez budyń czekoladowy. Don't eat the pudding. Nie jemy budyniu. And stop. I stop. I would like for you to run as if you're running away from a tiger. Chciałbym, żebyście państwo uciekali, tak jak gdybyście uciekali przed tygrysem. And stop. I stop. Give yourselves a hand. I brawa. You can have a seat. Możecie państwo usiąść już teraz. Hopefully everyone feels their blood flowing a little bit. Mamy nadzieję, że wszyscy teraz czują, jak krew krąży. I think I got way too much exercise right now. Tutaj chyba za dużo ćwiczeń sobie zafundował. So we do this with our students in our classrooms and as a whole school. To jest coś, co robimy z naszymi uczniami zarówno w klasie, jak i ogólnie w szkole. It's a great way in order to build relationships because you're having fun with each other. To jest tak naprawdę świetny sposób na budowanie relacji, ponieważ to jest taki moment, kiedy wszyscy razem się dobrze bawią. Our students will always remember Lumberjack. Nasi uczniowie już do końca będą pamiętali to pozdrowienie drwala. They will always remember swimming through pudding. Zawsze będą pamiętali o tym, jak pływali w budyniu. And they will always remember school. I zawsze będą pamiętali szkołę. It is also a great way to help students begin to take risks. To jest również doskonały sposób na to, żeby pomóc uczniom w podejmowaniu ryzyka. To be willing to make mistakes in front of others. Wiąże się to również z taką pewną gotowością do popełniania błędów w obecności innych ludzi. And push themselves further than they thought they could. Jak również z takim popychaniem siebie samego do działania poza takie ramy, które mamy gdzieś tam w sobie ustalone. When you walked in here today, you were a group of people who maybe knew one another. Kiedy państwo weszliście tutaj dzisiaj do sali, byliście grupą ludzi, może niektórzy z państwa znali się mniej lub więcej. We did a lumberjack. Zrobiliśmy razem drwala. I heard laughter. I ja usłyszałam, że państwo się śmiejecie. We did an energizer. Następnie zrobiliśmy to ćwiczenie energetyzujące. And now we have all experienced something together. I teraz wszyscy razem mamy jakieś wspólne doświadczenie. That changes the dynamic of this room and who we are.
I to całe doświadczenie zmienia dynamikę w tej sali i zmienia też to, kim my jesteśmy dla siebie. And it takes about 5 minutes to do. I jak Państwo widzicie, zabrało nam to około 5 minut. Laughter is a great way to start our day. Tak naprawdę śmiech to jest bardzo dobry sposób na to, żeby rozpoczynać dzień. And for the students we serve, it sometimes changes their day for the better. Jeśli chodzi o naszych uczniów, to takie ćwiczenia często zmieniają ich dzień na lepszy. So we want to tell you a little bit of background about who we are and what kind of school Polaris is. Chcielibyśmy Państwu teraz opowiedzieć troszeczkę o tym, kim jesteśmy i również o tym, czym jest nasza szkoła Polaris. Polaris Charter Academy is a public school in Chicago, Illinois. Polaris Charter Academy to jest szkoła publiczna w stanie Illinois w Chicago. We opened in the fall of 2007. Szkoła została otwarta w 2007 roku jesienią. With kindergarten through second grade students. I zaczęliśmy wtedy od zerówki do klasy drugiej. This year we have kindergarten through seventh grade students. W tym roku mamy dzieci już od zerówki do klasy siódmej. Next year there will be 450 children, kindergarten through eighth grade. W przyszłym roku będziemy mieć 450 uczniów od zerówki do klasy ósmej. So you have a better understanding of the children that we work with. Tak abyście Państwo mieli większą świadomość odnośnie dzieci, z jakimi pracujemy. Approximately 85% of our students are African American. Warto wspomnieć, że około 85% naszych uczniów to są Afroamerykanie. About 13% are from Latino backgrounds. 13% około ma pochodzenie latynowskie. And 2% identify themselves as other. I dwa pozostałe procenty identyfikują siebie jako pozostali. My daughter is a kindergartner and would probably be in the other category. Moja córka jest właśnie teraz w zerówce i prawdopodobnie byłaby właśnie w tej kategorii pozostali. This year 93% of our students are below the poverty rate. W tym roku 93% naszych uczniów jest poniżej tej granicy zubożenia. No. We don't let our demographics or our poverty rate limit who we are as a school. My nie pozwalamy sobie na to, żeby demografia czy wskaźnik biedy ograniczał to, kim my jesteśmy i to, czym jest nasza szkoła. Our students are amazing and powerful. Nasi uczniowie są wspaniali i mają w sobie bardzo dużo siły. We are the first expeditionary learning school in the city of Chicago. Jesteśmy pierwszą szkołą zajmującą się nauczaniem ekspedycyjnym w mieście Chicago. Is anyone familiar with expeditionary learning? Czy ktoś zna ten termin, nauczanie ekspedycyjne? Proszę podnieść rękę. Has anyone visited Polaris? Czy ktoś był w Polaris? So we have experts in the room. Więc mamy tutaj ekspertów na sali w takim razie. Expeditionary learning is a national reform model. To nauczanie ekspedycyjne jest oparte o reformę modelu nauczania na poziomie krajowym. Based on a belief in a hands-on approach to teaching children. I opiera się ono również na takim doświadczeniu, które mówi, że najlepsza nauka jest poprzez praktykę. With a focus on making real-world connections to what students learn in school. To, na czym się skupiamy, to tworzenie połączenia pomiędzy tym, czego uczniowie uczą się w szkole, a światem zewnętrznym. Do we want to take them to Polaris? Go ahead. All right. Our session is entitled Building a Strong School Culture to Develop Leaders. Nasza sesja nosi tytuł Budowanie silnej kultury szkoły w celu kształtowania liderów. And culture is something known as the invisible essential. I kultura jest czymś, co my nazywamy jako niewidzialna konieczność, tudzież niewidzialna podstawa. It's so hard to see it like a test score. Bardzo trudno jest zobaczyć tę kulturę, tak jak widzi się na przykład wyniki testów. Or a textbook. Albo książkę. Or a curriculum program. Czy być może program nauczania. But without it you can't have a strong school. Ale bez tej kultury nie można mieć silnej szkoły. So before we give you some examples of Polaris. Więc zanim podamy Państwu kilka przykładów dotyczących Polaris,
We need to just do a little bit of thinking about what culture is. To chcielibyśmy, żebyście Państwo troszeczkę pomyśleli sobie na temat tego, czym dla Państwa jest kultura. So what I'd like for you to do is to think of one word or a short phrase that you think of when you think of the word culture. I chciałbym, żebyście Państwo pomyśleli o jednym słowie albo o krótkim zdaniu, które przychodzi Państwu na myśl w momencie, kiedy wypowiadacie słowo kultura. And we'll clarify that by saying school culture. I tutaj takie jeszcze objaśnienie, że chodzi oczywiście o kulturę szkoły. We'd like for you to talk at your tables about your word or phrase. Chcielibyśmy, żebyście Państwo w obrębie swojej grupy przy danym stole, czy tam na krzesełkach, pomyśleli właśnie o takim słowie albo o zdaniu. And have one recorder from your group put down some of the answers that your group is coming up with. I następnie poprosilibyśmy jedną osobę z grupy, żeby podeszła do plakatów i wypisała parę tych odpowiedzi, które Państwo uzgodnicie między sobą. I feel like a flight attendant. There are markers. Nasi goście czują się troszeczkę jak stewardzi w samolocie. Markers at all the tables. You will have 2 minutes. 2 minuty macie Państwo czasu na to ćwiczenie. Minute left. Została jedna minuta. Tutaj chcemy jeszcze zachęcić do zapisywania tych odpowiedzi na plakatach. Okay, we are finishing our last thoughts. Dobrze, to powolutku kończymy. If you can choose one person at your table just to share out your responses with the group. Gdyby teraz Państwo wybrali jednego reprezentanta, który będzie się dzielił naszymi pomysłami z pozostałymi grupami. And Justine will translate for us. Także poprosimy o zaprezentowanie swoich odpowiedzi po polsku, a ja będę jeszcze w międzyczasie tłumaczyć dla naszych gości na angielski. Does everyone know this symbol? Czy wszyscy znają ten symbol, ten znak? It's universal. Chyba uniwersalny jest, prawda? So if you don't know this symbol, when one of us raises our hand, you raise your hand as well, and your conversation comes to a conclusion. Jeżeli Państwo nie wiecie, co ten symbol oznacza, to wyjaśniamy, że
Jeżeli któryś z gości podniesie rękę do góry, to oznacza, że już Państwa dyskusje dobiegają końca. I'm going to teach you something very quickly that we do at Polaris. When we are sharing out with students, and I know you all work with students, so you may know this as well, this might also be international. Sometimes students will hear a response that they wanted to share, and they go, oh. Teraz chciałabym Państwa jeszcze nauczyć czegoś, co my stosujemy też w Polaris. Pewnie często się Państwu zdarza, że widzicie, jak uczniowie odpowiadają i na przykład dany uczeń chciał się podzielić jakąś odpowiedzią, jakimś pomysłem, ale ktoś to powiedział wcześniej i wtedy uczeń tak wzdycha z takim niezadowoleniem. Na pewno Państwo znacie to. So to get rid of the, oh. Więc żeby pozbyć się tego gestu niezadowolenia, students at Polaris do this. Uczniowie w Polaris mają taki sygnał, taki znak. This means you and I share great ideas. I oznacza to, że ty i ja mamy razem wspólny dobry pomysł. So if you hear from your list things you agree with, feel free to also say you and I share great ideas. Więc jeżeli Państwo teraz usłyszycie odpowiedzi, które są tożsame z waszymi, to też zachęcamy do pokazywania właśnie tego gestu. Okay. It's your pinky and your thumb. There pinky you go. And thumb. So you don't want to go like this. Mały palec i kciuk. Nie grozimy nikomu. Let's okay. start with the back table over here. All right, start with the rowdy group. Może yeah, tam we'll z tyłu grupa? There. Prosimy o podanie swoich odpowiedzi. Can someone from this group share out? Gdyby ktoś przeczytał. No, my tak, tak. To znaczy mam... Ja nie wiem właśnie, o co chodzi. Mam wyczytać, tak? Thank you. Dziękuję. Dziękujemy. And we'll have this group right here. Grupa tutaj teraz poprosimy. Jakby ktoś odczytał. And this back group? Grupa tam z tyłu sali, po lewej stronie naszej. Ważności, poszanowanie, relacje, komunikacja, współpraca, wytwory, klimat, tolerancja. And this group? I tutaj, na zielono. And this last group? I ostatnia grupa? Dziękuję. We're going to show you a little bit about Polaris. Teraz chcielibyśmy Państwu pokazać co nieco na temat Polaris. Did everyone bring your passports? Czy wszyscy mają ze sobą paszporty? No. No.
when Polaris is a very difficult to explain sometimes. Polaris to jest taka szkoła, którą czasami bardzo ciężko wyjaśnić w słowach. And so we always say, please come and see it. Dlatego my zawsze mówimy, proszę przyjedźcie do nas i zobaczcie sami. We did the next best thing by having a video. Możemy Państwu zaoferować kolejną najlepszą rzecz po osobistej wizycie, czyli film. And thanks to Stanisz, we have it translated. I tutaj dzięki Panu mamy również tłumaczenie do tego filmu. When we have any visitors from around the world or from Chicago come to our school, kiedy my przyjmujemy różnych gości, czy to z Chicago, czy w ogóle z różnych krajów, którzy odwiedzają naszą szkołę, they say that Polaris is an example of strong school culture. To oni wszyscy mówią, że Polaris to jest taki przykład silnej kultury. So when we think of culture, we think of values. Więc kiedy my myślimy o kulturze, to my myślimy o wartościach. And we think about it broadly in terms of the way we do things in our community. I myślimy o tym w taki szeroki sposób, czyli zastanawiamy się nad tym, jak my działamy w obrębie naszego społeczeństwa. And it includes everything that you talked about. I myślę, że to zawiera wszystko to, o czym Państwo powiedzieliście, podając te swoje odpowiedzi na plakatach. So we're going to show you this video. Więc pokażemy Państwu teraz nasz film. And I want you to think of two questions. I podczas kiedy Państwo będziecie oglądać, to chciałbym, żebyście Państwo zastanowili się nad dwoma pytaniami. What is the school culture at Polaris? Jaka jest kultura szkoły w Polaris? What does Polaris value? I jakie wartości ma Polaris? So school culture and value. Więc kultura szkoły i wartości. After the video, you'll have an opportunity to chart some of your ideas on this chart paper over here as a group. I po obejrzeniu filmu będziecie Państwo mieli też możliwość wypisania swoich pomysłów dotyczących odpowiedzi na te pytania na kolejnym plakacie przygotowanym tutaj dla Państwa odnośnie kultury Polaris. Technical difficulties. Małe problemy techniczne. Can you hear in the back? Czy słychać z tyłu? I can read. The mission of this school is to make learning relevant for children so that they understand the importance of education throughout their lives and that we are always learners. You know, one of the things I'm most proud of here is that not only are students learning a lot, they're learning how to learn. Polaris Charter Academy is the first expeditionary learning school in Chicago.
expeditionary learning is a belief in a hands-on approach to education for children. Learning expeditions are in-depth investigations into topics of study. They have a real-world component to them. They start with state standards. They are backward mapped by teachers. They have strong guiding questions that guide students and teachers through their learning throughout the 12 to 15 weeks of study. And they always have a final product that has a real-world component so that students see the relevance beyond the walls of their school. If we're learning about birds rather than just reading about birds in the classroom, we go out to parks and do bird watching, and we engage with experts who are ornithologists themselves. And so the kids really get to experience what it is that they're studying, not just read about it, which makes them experts themselves and gives them a more authentic learning experience. Something that's really important here is the field work, where we leave the classroom and go to different places where the students are actually working. And I've noticed with my students, they take it very seriously that we're there to work. To give the kids a self-respect. I've seen a big change in my son just being here. The way that he respects and responds to people is different now. It's really looking at what makes successful people successful. And I think we all start at the beginning of our experience with these kids, focusing on motivation. Because once you motivate the kids and you find what it takes for them to engage themselves as learners, that's something that they would carry forth with them. I think another thing that has made us very successful is just the environment that we have established here. There's really a cohesion between classrooms and throughout the school as a whole, so that if you walk in the doors of the school, you kind of feel this sort of calm. You can tell, no matter what, that students and their learning is our top priority. Our first year, we hired 6 teachers. And the first time that all of us met for a week of professional development before the doors opened, we spent the entire first day talking about the ideal Polaris graduate and came up with what we call the 5 points of Polaris, which are integrity, compassion, explorer, critical thinking, active citizen. The 5 points of Polaris are the foundation of learning here. Without the 5 points of Polaris, we firmly believe that children would not have the routine and structure to learn and become productive members. Students are working on becoming better people. It helps me in terms of classroom management and even disciplining students, because we talk a lot about the points of Polaris, and it helps them understand what we're working towards, not just in school and in terms of academics, but really how to be better people. They make you a better person if you show them in Polaris and out of the school actually too. And people will actually want to communicate with you and get to know you because of you using those 5 points of Polaris. Polaris has changed my hopes and expectations for Jalen, because he loves to learn now. I feel good about sending him to a place where I know he's safe and he's learning, and he's become a part of something. We may be a charter school that's open to the city, but we are really focused on West Humboldt Park and educating the students in our neighborhood. We want to be a part of the community. Polaris gives parents the opportunity to get involved with what their kids are getting involved with. They have math nights, reading nights, family activity nights that allows the parents to come and learn what the kids are learning. They encourage the parents to look at what we're doing. They don't have anything to hide. It's transparent. It's like, this is what I think a school is supposed to be. I really do feel like it's a community here at Polaris. And parents are definitely not only welcome, but expected to be a part of the community. The parents, the children, the staff, we are so tightly united, and we all maintain the same vision and goal. Polaris! Polaris!
is much different from other schools I've taught at in terms of ownership of learning, where teachers have a real sense of ownership over the planning that we do and the curriculum that's being taught. And I think students have a real ownership of the school, where they feel like it's their school, where they feel like they're really stakeholders as well. The teachers and all the people in school are more involved with the students than in other schools. And that the kids, when they're learning, they actually learn and have fun at the same time. I think that I just learn more here than the schools. Just all day. It's my favorite part of the day, is all day. Sports is the best place to be. Thank you. Dziękujemy bardzo. What we'd like you to do now is just take a couple of minutes at your table to talk about the two questions that Roel asked you about, which are, what is culture at Polaris and what do we value? Chcielibyśmy, żebyście Państwo teraz spędzili parę minut w swoich grupach dyskutując właśnie nad odpowiedziami na te dwa pytania, które Roel zadał, czyli jaka jest kultura szkoły w Polaris i jakie są wartości? And if we could have another recorder, and we'll need a reporter. I podobnie tutaj jedna osoba, która mogłaby wypisać te odpowiedzi na plakacie i potem odczytać. You have 2 minutes. 2 minutki. One-minute warning. Jeszcze minuta. Thank you.
our conversations. Będziemy powoli kończyć już naszą dyskusję. If your recorders are still recording, that's okay. Jeżeli osoby piszące jeszcze wypisują na plakacie odpowiedzi, nie ma problemu. But in order to make sure we get you out of here on time, we want to move forward. Ale żebyście Państwo mieli możliwość o czasie stąd wyjść, to chcemy już przejść dalej teraz. So we're going to start right here with this group. Więc zaczniemy tutaj od tej grupy. And we'll wait. Hold on. So if we could finish that last thought that you're sharing with someone. Także już prosimy o ostatnie przemyślenia i zakończenie dyskusji. And we're going to give our attention to this group. I skupmy się teraz na grupie, która będzie prezentowała swoje odpowiedzi. Tworzenie wspólnoty, docenianie osoby, wspólny program, w którym utożsamia się każdy nauczyciel, radość uczenia się, uczenie przez doświadczenie, wiara w ucznia, odpowiedzialność, świadomość i własne twórczość. Who wants to go? Oh, you're standing. Are you ready to go? Okay. Thank you. Thank you. Where do we want to go next? Gdzie teraz chcemy? Ktoś by chciał? We'll go over here. Tutaj dobrze. Thank you. Can we go to this group? Grupa tam z tyłu. Drugi raz pójdę. No to u nas jest tak. Po pierwsze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo rodziców, uczniów i nauczycieli. Dziękuję. Po drugie szacunek i również całego środowiska szkoły. Po trzecie rozwój. Rozwój uczniów, rozwój nauczycieli, ale rozwój również rodziców w ich rodzicielskich rolach. No, akceptacja wszystkich przez wszystkich dla wszystkiego. Uderzyła nas współodpowiedzialność. Uderzyła nas współodpowiedzialność. Młodych ludzi nade wszystko, młodych ludzi nade wszystko, tak? Ale też spójność działań, to nam się zgadza z klimatem, harmonią. Wszyscy są świadomi koncepcji pracy tej szkoły i w taki sposób, nie sztucznie, w taki autentyczny sposób są świadomi. Myślimy, że o tym wszystkim, co osiągnęli u góry, decyduje specyficzny klimat tej szkoły. Thank you. Dziękujemy. This last group. Normalność. Bezpieczeństwo, autentyczność, spontaniczność, otwartość, zaangażowanie, integracja, nauka poprzez zabawę, odpowiedzialność, samodzielność, współpraca, przedsiębiorczość.
It's amazing what you can learn about a school in 8 minutes. To jest naprawdę fascynujące, jak dużo można się o szkole nauczyć w ciągu 8 minut. You have captured what we are most proud of in our school. Naprawdę wychwyciliście państwo to, z czego my jesteśmy w naszej szkole najbardziej dumni. But the big question is, how do you get there? Najważniejsze pytanie teraz, jakie należy sobie postawić, to jak dotrzeć do takiego pułapu. Because this kind of culture doesn't just happen on its own. Bo taka kultura, ona nie dzieje się samoistnie, ona się nie staje po prostu z dnia na dzień. And it doesn't happen the same way for every school. I też jest tak, że ten proces nie jest taki sam dla każdej szkoły. If it was that easy, we would all do it. Bo gdyby to było takie proste, to wszyscy byśmy to robili. What we hope to get out of our conversation with you today and what we hope you walk away with is ideas for yourselves and your schools to implement in your own way. Mamy nadzieję, że ta dzisiejsza sesja będzie dla nas zarówno owocna w Państwa pomysły, jak i dla Państwa będzie korzystna pod względem wysłuchania naszych pomysłów. I jeżeli się wspólnie tymi pomysłami podzielimy, to mamy nadzieję, że to będzie dla wszystkich korzystne i każdy będzie mógł coś dla siebie wybrać. So we use our school as an exemplar and a case study. Dlatego używamy naszej szkoły jako przykładu. Jest to po prostu studium przypadku. Of one of the many ways to create a great school. Także jest to tak naprawdę jeden ze sposobów na utworzenie fantastycznej szkoły. At the same time, we're always trying to make it better. Tym samym my zawsze staramy się jeszcze naszą szkołę udoskonalać. So the model that we use is called expeditionary learning. Więc model, którego my używamy, jest nazywany nauczaniem ekspedycyjnym. And Polaris has translated the core practices of expeditionary learning. I Polaris tutaj opiera swoje nauczanie ekspedycyjne na takich najważniejszych głównych praktykach. There are 5 core practices of expeditionary learning, and they are actually inside your packet. Jeżeli państwo spojrzycie w te pakiety, które macie na stolikach, to tam w tym dokumencie będziecie państwo mogli sobie zobaczyć dokładnie te 5 zasadniczych praktyk, na których ten model się opiera. A description for each of those core practices are included in your packet. Również w dokumentach macie państwo zawarty opis tych praktyk. And we like to say that culture is manifested in these 5 ways. I chcielibyśmy powiedzieć, że to właśnie kultura przejawia się w tych 5 aspektach. Culture is manifested through its curriculum. Bo kultura przejawia się poprzez program nauczania. Through instruction and assessment. Poprzez nauczanie i ocenę. Through culture and character. Jak również kulturę i charakter. And through leadership. Oraz przywództwo. We're going to go through each one of these core practices with you as briefly, but we're going to try to go in depth with them as much as we can. Chcielibyśmy teraz z Państwem przejść przez te 5 praktyk. Postaramy się to zrobić w miarę szybko, natomiast żeby jednak też uwzględnić wszystkie potrzebne szczegóły. The first of the core practices is curriculum. Pierwsza z tych praktyk to program nauczania. And our curriculum is built on teachers teaching science and social studies through learning expeditions. I nasz program nauczania opiera się na naukach ścisłych i społecznych, które są, ta wiedza jest przekazywana przez nauczycieli poprzez właśnie te ekspedycje naukowe. We also teach reading and math, though. Oczywiście również też uczymy czytania i matematyki. What we included in your packet also is a template, a lesson plan template. W tym Państwa pakiecie znajduje się również wzór planu lekcji, planu zajęć. And this lesson plan template gives you an idea of the kind of thinking and work that has to go into building an expedition unit. I jak Państwo spojrzycie na ten wzór, to możecie Państwo już sobie wyobrazić, jaki rodzaj pracy trzeba włożyć w to, żeby taką ekspedycję z całą tą otoczką naukową zorganizować. It's important to understand that there are no textbooks at Polaris. Ważne jest, żebyście Państwo mieli świadomość tego, że w Polaris nie ma żadnych podręczników. That the lesson plans you're looking at are designed by teachers. Wszystkie plany zajęć są opracowywane przez nauczycieli. Who do all of the research to find the primary source documents necessary for students to learn. Więc to nauczyciele przeprowadzają badania i szukają dokumentów źródłowych, które mogą później zaprezentować uczniom, aby wspomóc proces nauczania.
All of our expeditions are grounded in the state standards of what students should be learning. Wszystkie te ekspedycje oczywiście zasadzają się na stanowych normach dotyczących tego, czego uczniowie w danym wieku powinni się uczyć. And we use a model that's called backwards design. I używamy takiego modelu, który nazywa się opracowywaniem wstecznym. And backwards design says you start with what students are supposed to learn and understand. I to opracowywanie wsteczne opiera się na tym, że zaczynamy od tego, czego uczniowie powinni się nauczyć i co powinni zrozumieć. And then you plan the activities that will support that kind of learning. I dopiero później planujemy różnego rodzaju aktywności, które ten rodzaj uczenia się będą wspierać. Oftentimes teachers will plan activities first. Często jest tak, że nauczyciele planują te aktywności na początku. And then hope to have a result afterwards. I potem mają po prostu nadzieję, że z tego coś wyniknie. So in that lesson plan template, you see that the learning outcomes are called learning targets. Też widzicie Państwo, że w tym planie zajęć te wyniki nauczania są również nazywane celami. And teachers have to be very clear about what they want students to be able to know and understand and do. Dlatego nauczyciele muszą bardzo jasno sprecyzować to, co by chcieli, żeby ich uczniowie wiedzieli, czego uczniowie mają się nauczyć i co mają być w stanie zrobić. It's important for you to know that to spare our translators, this is a very small excerpt of a larger lesson template. Też ważne jest, żebyście Państwo wiedzieli, że ten plan zajęć to jest taki krótki fragment całości, to ze względu na to, żeby nie obciążać tłumaczy zbyt dużą pracą. Full documents often are 10 pages long. Ponieważ cały ten plan zajęć zazwyczaj ma około 10 stron. And the learning targets that teachers develop are explained very clearly to students, so students know what they are supposed to learn and be able to do on a daily basis. I te cele nauki są bardzo jasno przedstawiane uczniom, tak żeby również uczniowie wiedzieli, czego się mają nauczyć i co mają być w stanie później po tej nauce zrobić i wykonywać w zasadzie każdego dnia. A big part of expeditionary learning is going for depth over breadth. Dużą częścią nauczania ekspedycyjnego jest nacisk kładziony na szczegółowość, a nie tyle na czas. Our teachers design their learning activities around what are called case studies. Nasi nauczyciele opracowują te aktywności szkolące w oparciu o studia przypadków. So for example, the first and second grade lesson that you see here. Więc na przykład te lekcje dla pierwszej i drugiej klasy, które Państwo widzicie przed sobą. The case study is about bees and beekeepers. To studium przypadku dotyczy pszczół i pszczelarzy. Instead of all the insects of the world. Czyli zamiast na przykład wszystkich owadów na świecie. And by studying bees really well. I poprzez uczenie się o pszczołach w bardzo takim szczegółowym stopniu. They'll be able to apply that kind of learning process to any insect that they're studying. Uczniowie będą w stanie ten proces nauczania, proces uczenia się zastosować później w przypadku innych tematów. The case studies typically are about 2 to 3 for every expedition. Jeśli chodzi o te studia przypadków, to każda ekspedycja typowo zawiera 2 albo 3. And then the next part of an expedition plan is the field work. Następną częścią tej ekspedycji jest praca w terenie. We believe at Polaris that we need to take our children where learning is going to happen best. W Polaris wierzymy, że musimy zabrać dzieci do miejsc, które umożliwią najlepszą naukę. It's not always in the classroom. I to nie zawsze dzieje się w klasie. We take them to the beehives. Zabieramy naszych uczniów na przykład na pasiekę. We take them to the Chicago River. Zabieramy ich nad rzekę Chicago. And we take them as far as Birmingham, Alabama. I zabieramy ich również do Birmingham w Alabamie. And maybe we'll take them to Poland next year. Może do Polski też przyjadą w przyszłym roku. Because we believe that all information is not in one place. Dlatego, że my wierzymy, że wszystkie informacje nie mogą znajdować się w jednym miejscu. Children also learn through experts. Dzieci również uczą się poprzez wiedzę ekspertów. And the expert is not always the teacher. A nauczyciel nie zawsze jest tym ekspertem. In fact, the teacher is learning alongside the student.
To, co się tak naprawdę dzieje, to to, że nauczyciel również uczestniczy w procesie uczenia się, towarzysząc w nim uczniowi. Our motto is that we don't have all the answers. Nasze motto jest takie, iż my nie mamy wszystkich odpowiedzi. But a good student is going to be someone who knows where to find the answers. Ale dobry uczeń to taki uczeń, który wie, gdzie tych odpowiedzi szukać. So we are giving them skills to be a lifelong learner. Więc my dajemy naszym uczniom umiejętności, które pozwolą im uczyć się przez całe życie. It's important for our students to understand that successful people don't have all the answers. Ważne jest dla nas, aby nasi uczniowie rozumieli, że ludzie sukcesu nie mają wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania. Successful people know how to leverage resources. Bo ludzie sukcesu wiedzą, jak wykorzystywać swoje zasoby. Conduct research. Wiedzą, jak przeprowadzać badania. And find what they need to do to learn more. I wiedzą, co zrobić, jakie zasoby znaleźć, żeby nauczyć się więcej. So we have two pictures here on this slide. Na tym slajdzie widzicie Państwo dwa zdjęcia. And we'd like for you to take a look at them and think about what do you notice. I chcielibyśmy, żebyście Państwo popatrzyli na te zdjęcia i pomyśleli sobie o tym, co zauważacie. What does this tell you about what we value? Jak również o tym, co te zdjęcia mówią Państwu odnośnie naszych wartości. And what do you wonder? I nad czym się Państwo zastanawiacie, jak widzicie te zdjęcia? So talk with each other at your tables about this. I ponownie, gdybyście Państwo przedyskutowali odpowiedzi na te pytania w obrębie własnej grupy. What do you notice? Co zauważacie? What does this say about what we value? Co Wam to mówi o naszych wartościach? And what do you wonder? I nad czym się zastanawiacie? Focus is important, okay. Tak, czyli dobrym słowem będzie skupienie tutaj. Do you notice how cute she is? Zauważacie, jak śliczna jest ta dziewczynka? That's Michelle's daughter. To jest córka Michelle. What does it say about what we value? Co mówi to Państwu na temat wartości w szkole? And what do you wonder? I nad czym się Państwo zastanawiacie? So, does anybody wonder what are these children doing? A ktoś się zastanawia, co te dzieci robią w ogóle? So, these are 5th and 6th grade students. To są uczniowie 5 i 6 klasy. Doing a study of water quality in Chicago. I to są uczniowie, które przeprowadzają badania jakości wody w Chicago. So, the first part of their field work was fulfilling civic responsibility and helping to clean the Chicago River. Więc pierwszą częścią tej ekspedycji było spełnienie powinności obywatelskiej, czyli oczyszczenie rzeki Chicago. And then conducting research by testing water samples from different points in the river.
Następnie dzieci przeprowadziły badania, testując próbki wody z różnych miejsc w rzece. What they found is that our water quality is not good. Dzieci wysunęły wniosek, że jakość wody w tej rzece jest niestety mierna. So as a final product of this expedition, dlatego jako produkt finalny tej ekspedycji, students wrote a report, uczniowie napisali raport, which they submitted to the city of Chicago, który przedstawili władzom miasta Chicago, explaining their results and concerns. W tym raporcie uczniowie wyjaśnili wyniki, jak również powody do zaniepokojenia. And then giving a list of recommendations of what we could do as a city to improve water. I przygotowali listę rekomendacji dotyczącą tego, co miasto może zrobić, żeby poprawić jakość wody. The equipment came from the Friends of the Chicago River, who help people come out and clean our rivers. Jeśli chodzi o sprzęt, to on został zapewniony przez przyjaciół rzeki Chicago, którzy też zajmują się oczyszczaniem tej rzeki i oni wyposażyli dzieci w sprzęt. Often in education people say, learn now because it will help you later on. Często jest tak, że w edukacji ludzie mówią, naucz się teraz, bo to ci pomoże w przyszłości. We believe that you can learn now and do something now. A my wierzymy, że można się uczyć teraz i teraz coś z tym zrobić. Because there's something very powerful when children are able to apply what they learn. Bo to ma naprawdę bardzo dużą moc sprawczą, kiedy dzieci są, mają możliwość bezpośredniego zastosowania w praktyce tego, czego się nauczyły. Children at Polaris know that it's not about being someone someday. Dzieci w Polaris wiedzą, że to nie chodzi o to, żeby któregoś dnia stać się kimś. Children know they already are someone. Ponieważ one wiedzą, że one już dzisiaj są kimś. The final product is the way for our students to do some amazing things. Jeśli chodzi o ten produkt finalny, to jest sposób dla naszych uczniów na dokonanie czegoś wielkiego. And they take it seriously. I oni biorą to naprawdę na poważnie. Our first class of second graders. Nasz pierwszy rocznik drugoklasistów. Wrote a grant and got $10,000 for our school recycling program. Zdobył dla naszej szkoły grant na program recyklingowy w kwocie $10,000. As second graders. Drugoklasiści. The following year. Następnego roku. That same class did a presentation and got solar panels put on our school. Ta sama klasa przygotowała prezentację i nagroda za tą prezentację była w postaci paneli słonecznych zainstalowanych w szkole. To reduce our carbon footprint. Żebyśmy nie zanieczyszczali tak środowiska. And now that class is seventh grade. Teraz ten rocznik jest już w siódmej klasie. And they are currently working with the city. I obecnie pracują z władzami miasta. To proclaim a day of peace in all of Chicago. I próbują zorganizować w całym mieście Chicago dzień pokoju. To end the violence that's caused by the gangs. Żeby powiedzieć stop przemocy powodowanej przez gangi. And they are organizing a gun turn-in. I organizują taką akcję oddaj swoją broń. This is just school for our students. To jest właśnie szkoła dla naszych uczniów. They expect to do something big every single time. W zasadzie każdego dnia nasi uczniowie oczekują, że zrobią coś wielkiego. Teachers at Polaris don't ask, can children do this? I nauczyciele w Polaris nie pytają się, czy dzieci mogą to zrobić. Teachers ask, how can we help our children do this? Nauczyciele pytają się, w jaki sposób możemy pomóc naszym dzieciom to zrobić. So you have a file folder with the number 1 at your tables. Na Państwa stolikach znajduje się folder z numerem 1. And in that folder you have photographs of our curriculum and also of sample final products completed by students. W tym folderze macie Państwo zdjęcia programu nauczania, jak również przykłady produktów finalnych wykonanych przez uczniów. Take some time to look through those artifacts. Teraz macie Państwo chwilę, żeby przyjrzeć się tym produktom. And talk about those three questions. What do you notice? What do we value? And what do you wonder? I również pomyślcie Państwo, przeglądając te produkty, jakbyście Państwo odpowiedzieli na te trzy wcześniejsze pytania odnośnie tego, co Państwo zauważacie, co Państwu to mówi o wartościach i nad czym się Państwo zastanawiacie. We'll give you a couple minutes to go ahead and do that. I macie Państwo też parę minut czasu na to. Yeah.
group thinking about what do you notice? Teraz, kiedy powolutku będziemy się już zastanawiać nad tym, co Państwo zauważacie. What does this say about what we value? Co Państwu to mówi o naszych wartościach? And what do you wonder? I nad czym się Państwo zastanawiacie? And my hand is up. I podnoszę rękę do góry. And let's take one notice, one value, one wonder. So if someone has a something that they really have noticed, raise your hand. I może spróbujemy jakby po jednym elemencie odpowiadać na te pytania, czyli jeden element, który Państwo zauważyliście, jedna wartość i jeden element, który Państwa zastanawia. Prosimy, ktoś, kto ma jakieś wnioski. Work with experts does a couple of things. Praca z ekspertami zapewnia parę elementów tak naprawdę. One really important byproduct. Jednym z takich bardzo ważnych produktów ubocznych tego procesu is that students learn about a lot of professions. Jest to, że uczniowie poznają bardzo dużo zawodów. And get glimpses of what they might want to be when they grow up. I też mają taką możliwość zerknięcia na to, być może kim chcieliby być w przyszłości. So they don't just say lawyer, doctor, football player, teacher. Więc nie mówią tylko prawnik, lekarz, piłkarz albo nauczyciel. Some may say landscape architect. Bo niektórzy mogą na przykład powiedzieć architekt przestrzeni. Or ornithologist. Albo ornitolog. I think we have a couple of questions. The planowanie pracy, konsekwentna realizacja i efekt końcowy. Chciałbym na tym spojrzeć. It is important that our final products be high quality. Dla nas bardzo ważne jest, żeby te finalne produkty miały wysoką jakość. It drives the students' need to know. W ten sposób motywujemy naszych uczniów do poznawania. And pushes them through the revision process. I również pomaga to uczniom przechodzić przez proces poprawek i korekt. We call that craftsmanship. I to jest tak naprawdę prawdziwy artyzm. I wish I had been a published author in fifth grade. Ja tak naprawdę, kiedy pomyślę sobie o tym, jak byłam w piątej klasie, to też bym z chęcią chciała być autorem, który ma swoją publikację. I would have looked at writing very differently. Na pewno bym wtedy patrzyła na pisanie i umiejętność pisania zupełnie inaczej. Any wonderings? Ktoś się nad czymś zastanawiał może? Może tam poprosimy Panią, bo już widzę, że Pani dosyć długo czeka. Proszę bardzo. Nie wiem, czy Pana mówić, ale bardzo mnie ruszyło moje oglądanie, bo musi być, że w tym okresie mamy, czyli potrafimy za bardzo mówić. Nie wiem, dlaczego nawet z nimi się wróciły, bo ja jestem dyrektorem przedszkola i to, co Wy robicie, ta organizacja jest akurat bardzo bliska. Nie powiem, że wszystko jest identyczne, ale bardzo bliźniacze działania. Opieram się na amerykańskim systemie Kaiza Węckiego i po prostu jestem bardzo zduszona i czekam, że szkoły polskie wyjdą w tym kierunku i mam dreszcz emocji i wierzę, że może to w końcu będzie kiedyś rzeczywistość, bo może jakbym miała 70 lat, może ktoś zrozumie, o co chodzi. Żeby dorównać tym małym ludziom, którzy nie żyją w świecie przez 30 lat, ale w świecie tak błyskotliwym, że nie sposób, żebyśmy zatrzymali się na tym, co w tej chwili na przykład u nas jest. Robimy bardzo dużo dobrego, ale ta aktywność i zaangażowanie dziecka jest tym, co jest najważniejsze w procesie uczenia się. Thank you. Bardzo dziękujemy. Yeah. Right here. Ja na początek chciałabym gratulować
na potrzeby konkretnych zajęć. Niestety my pracujemy w większości podręczniki, że tak powiem, które planują proces na 3 lata i uczniowie się muszą pisać tam się tutaj wielki punkt pracy z budżetem. W Polsce jest tak, że jesteśmy aktywni, te wycieczki, różne zajęcia w terenie, one mają miejsce, ale to, co u Państwa jest takie wyjątkowo niezwykłe dla mnie, to jest to bardzo wysoki poziom spójności i nauczanie takie holistyczne całości. I ono jest konsekwentne, ono ma wartość, ono nie jest incydentalne, to nie jest fajne wycieczka raz na miesiąc czy raz na 2 lata. Dzieci są po prostu ustabilizowane, one wiedzą, że to jest tryb nauki, a nie, że nauka odbywa się w szkole, a wycieczka jest gdzieś tam przy okazji. I pytanie moje ostatnie, które być może Państwu pomaga, a nam utrudnia taką edukację ekspedycyjną, to jest pytanie o system klasowo-lekcyjny. Czy Wy macie lekcja, przedmiot, pracę w klasach, które jesteście rozliczani, czy możecie planować cały dzień proces? It depends on the expedition. Tak naprawdę to wszystko jest zależne od ekspedycji. How much we integrate subject matters. Dlatego, że w zależności od danej ekspedycji różnie te przedmioty są do niej integrowane. We often teach reading and math separate from expedition. Często jest tak, że jeśli chodzi o umiejętności czytania i matematykę, to my często nauczamy tych dwóch umiejętności zupełnie odrębnie niż ekspedycje. Especially in the primary grades. Szczególnie w tych klasach niższych. Where our students, when they enter school, are very far behind. Dlatego, że nasi uczniowie, kiedy przychodzą do szkoły, to zazwyczaj są bardzo mocno w tyle do właściwego poziomu. As our students grow, we integrate more. Dlatego też w miarę wzrastania naszych uczniów my integrujemy coraz więcej elementów do nauki. Which brings us to instruction. I to jakby ten komentarz też pozwala nam przejść do następnej praktyki, czyli do nauczania tudzież instruktażu. And we are going to move quickly through this and I apologize. Dosyć szybko przejdziemy przez to, więc przepraszam może za to. We just have to come back to Poland. Musimy po prostu wrócić jeszcze raz do Polski. Or you to Chicago. Albo Państwo przyjdziecie do Chicago. So what you see in learning expeditions is really based on the philosophy of learning at the school. Czyli to, co Państwo widzicie w tych ekspedycjach, to opiera się na filozofii nauczania w szkole. We believe that learning is a constructed process. Wierzymy w to, że nauka to jest konstruktywny proces. The students are constructing knowledge. To uczniowie konstruują również wiedzę. And the teachers are constructing knowledge. I nauczyciele też konstruują wiedzę. We also believe that learning is a social, an active social process. Wierzymy również w to, że nauczanie i uczenie się jest takim aktywnym procesem społecznym. And so that's why there is a lot of collaboration that happens. Właśnie dlatego bardzo dużo jest u nas współpracy. Teachers collaborate on their lesson plans every day. Nauczyciele współpracują, razem dzielą się swoimi pomysłami odnośnie planu zajęć każdego dnia. And students are collaborating together in their investigations. Natomiast uczniowie współpracują razem w przeprowadzanych badaniach. For us as administrators, dla nas jako dla administratorów, there's ways that we can see this in the school. Są sposoby dostrzegania tych elementów w szkole. In classrooms, students are talking more, teachers talk less. Jeśli chodzi o nasze klasy, to na lekcjach to nauczyciele mówią mniej, a uczniowie mówią więcej. In staff meetings, teachers talk more, principals talk less. Natomiast w spotkaniach kadry to nauczyciele mówią więcej, a dyrektorzy mówią mniej. And now we're going to move on to assessment. Następna praktyka to ocenianie. There are several ways that we assess learning, teaching and learning in our building. Tak naprawdę w naszej szkole jest kilka sposobów tego, w jaki sposób oceniamy uczenie się i nauczanie. I'm going to focus on a couple of things here, and one of them being student-led conferences.
Chciałabym się teraz skupić na jednym ze sposobów, który zasadza się na konferencjach prowadzonych przez uczniów. At Polaris we have conferences with parents 3 times a year. W Polaris mamy również konferencje z rodzicami 3 razy do roku. Instead of the teacher leading that discussion. I podczas tych konferencji zamiast nauczyciela prowadzącego tą konferencję, students lead the conference talking about their progress and their learning. To tak naprawdę uczniowie prowadzą dyskusję, prowadzą konferencję, rozmawiając o postępach, jakie poczynili w nauce. They explain the grades on their report card. To uczniowie wyjaśniają oceny, jakie otrzymali w swoich dzienniczkach. And provide evidence of growth in both academic and social emotional. I to uczniowie pokazują, prezentują dowody na to, jak przebiega ich rozwój zarówno naukowy, jak również emocjonalny. It's important that students at Polaris understand that they are leading their learning. Ważne jest, aby uczniowie w Polaris wiedzieli, że to oni tak naprawdę są liderami własnej nauki. We have a number of formal assessments that we do as a school. Oczywiście jako szkoła mamy również kilka formalnych sposobów oceny. We are also responsible to the state for state testing. Jesteśmy również odpowiedzialni za wyniki testów stanowych, bo odpowiadamy też przed stanem. What you see are our test scores. Widzicie Państwo na slajdzie wyniki naszych testów. Over the course of the 4 years that we have been testing. I tutaj to się rozkłada na 4 lata, w przeciągu których przeprowadzaliśmy te testy. You can see our growth. I widzicie Państwo, jaki nastąpił wzrost. 2 years ago we had the 4th highest gains in the district of Chicago. 2 lata temu byliśmy na 4. miejscu, jeśli chodzi o najwyższe osiągnięcia w mieście Chicago. Last year we had the 8th highest gains. W zeszłym roku byliśmy na 8. miejscu. What you don't see here, which is so important to us, to czego Państwo tutaj nie widzicie, a co jest bardzo ważne dla nas, is that when we opened our doors, to, że kiedy otworzyliśmy drzwi naszej szkoły, our first group of second grade students, nasza pierwsza grupa drugoklasistów, 8% of them were reading at grade level. Tylko 8% z nich tak naprawdę miało umiejętność czytania na tym poziomie, na którym ona powinna być. Of the 92% that were not at grade level? Te 92%, które nie miały tego poziomu. More than 50% of them were reading more than a year below. 50% z kolei z tej grupy posiadało umiejętność czytania, która była jakby o rok do tyłu w stosunku do tego, jaka być powinna. We had a meeting with parents. Spotkaliśmy się wtedy z rodzicami. That said, trust us and take a journey with us. Powiedzieliśmy im, zaufajcie nam i odbądźcie z nami tę podróż. And by the time your children graduate, i w momencie, kiedy wasze dzieci będą opuszczać naszą szkołę, at least 90% of them will meet or exceed standards. Przynajmniej 90% z nich albo osiągnie te standardy stanowe, albo je przewyższy. Last year those second graders were in 6th grade. W zeszłym roku ci drugoklasiści byli w 6. klasie. 86.3 of them met or exceeded standards. 86,3% z tej grupy doszło do tych standardów normy albo je przewyższyło. We are less than 4 points away from keeping a promise. Także zostało nam trochę mniej niż 4%, żeby dotrzymać bardzo ważnej obietnicy. And it makes us very proud. I jesteśmy z tego bardzo dumni. We have spent a lot of time talking about culture and the culture of our school, which I think that you see through our video and through the work that we do together. So we are going to spend what time we have left talking not about the culture piece, which I think we have been having a conversation about the whole time. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy mówiąc o kulturze, opowiadając o kulturze naszej szkoły. Też Państwo mieliście udział w tej dyskusji. Wspólnie dzieliliśmy się naszymi pomysłami na ten temat. Dlatego nie będziemy jakby może więcej, natomiast chcielibyśmy powiedzieć jeszcze o czymś innym teraz. But instead we're going to talk about leadership. Więc w tym czasie, który nam został, zamiast tej dyskusji o kulturze, chcielibyśmy może więcej powiedzieć o przywództwie. And the final core practice is leadership. Bo ostatnią praktyką, tą najważniejszą praktyką jest właśnie przywództwo.
this kind of work can only be sustained if it is shared leadership. I ten rodzaj pracy może się utrzymać na wysokim poziomie tylko wtedy, kiedy to przywództwo jest współdzielone. Polaris does not belong to Michelle or Roel. Polaris to nie należy tylko do Michelle czy do Roela. It belongs to the students. Polaris należy do uczniów. It belongs to the teachers. Należy do nauczycieli. It belongs to the parents. I należy do rodziców. And so our big role is to teach all of them how to be leaders. Dlatego naszą dużą rolą jest nauczenie ich wszystkich, jak być przywódcami. So we spend a lot of time building teacher leadership teams. Dlatego spędzamy dużo czasu na tworzenie zespołów przywódców wśród nauczycieli. And teachers have a voice in the decision-making process of the school. I nauczyciele mają swój głos w procesie podejmowania decyzji istotnych dla szkoły. They may not make the final decision. Być może nie mają ostatniego słowa w podejmowaniu finalnej decyzji. But their voice is heard. Ale tak naprawdę my słuchamy tego, co mają do powiedzenia. We also expect leadership from our students. Również oczekujemy przywództwa od naszych uczniów. The harmony, the order and the respect that you see. Ta harmonia, ten porządek i ten szacunek, który państwo widzieliście, is because teachers are students are holding each other accountable. Wynika z tego, że również uczniowie pociągają siebie nawzajem do odpowiedzialności za własne poczynania. And we have students in our school that are considered light leaders. Mamy w naszej szkole takich uczniów, których nazywamy liderami światła. These are students in kindergarten all the way through seventh grade. To mogą być uczniowie z zerówki i to w zasadzie mogą być uczniowie każdego rocznika. And they walk in the school with this shirt. I ci uczniowie chodzą do szkoły ubrani w takie koszulki. And everyone in the community knows that they can look up to that person even if they're this small. I każdy w społeczeństwie wie, że to jest osoba, która nawet jak jest taka malutka, to zasługuje na to, żeby być czyimś wzorem. And they are nominated for one of the points of Polaris. I to przywództwo, te koszulki zdobywa się taką nominację w obrębie jednego z tych pięciu punktów Polaris. VNA was nominated for integrity. Tutaj koleżanka na zdjęciu została nominowana przez swoją integralność charakteru. Because she always does the right thing even when no one's looking. Bo ona zawsze robi to, co należy, nawet jak nikt nie patrzy. And the light leaders get together. Ci przywódcy światła zbierają się razem. And they assist Miss Navarre with the discipline in the school. I tutaj pomagają, asystują pani dyrektor Navarro w administrowaniu dyscypliny w szkole. When there is a student having difficulty, kiedy zdarzy się uczeń, który ma jakieś trudności, the light leaders are the experts that the student can turn to. To wtedy ci przywódcy światła to są eksperci, którzy takiemu uczniowi pomagają i ten uczeń może się do nich zwrócić. Every single light leader is different. Każdy przywódca światła jest inny. A student at Polaris can get nominated up to 5 times to be a light leader. I każdy uczeń w Polaris może zdobyć 5 nominacji do tej pozycji lidera światła. For each of the points of Polaris. I te nominacje są w obrębie każdego z punktów Polaris. First time is black. Pierwszy raz to jest czarna koszulka. Second time is white. Drugi raz to jest biała koszulka. Third time is orange. Trzeci pomarańczowa. Fourth time is blue. Czwarty niebieska. Fifth time is gold. I piąty raz to jest złota koszulka. So our belief is that our students, a leader can be any type of person. Więc my wierzymy, że przywódca to może być osoba za każdym razem inna. No two leaders are the same. Ponieważ nie ma dwóch takich samych przywódców. It is our job as a school to give many examples of leadership. I naszym zadaniem jako szkoły jest pokazywanie wielu przykładów przywódców. We are not the example, we are one example. My nie jesteśmy jedynym przykładem, jesteśmy jednym z przykładów. There are many leaders in our school. Jest wielu przywódców w naszej szkole. There are many leaders in this room. Jest też wiele przywódców w tej sali. So whether you are a teacher, więc czy ktoś z państwa jest nauczycielem, a principal, czy ktoś jest dyrektorem, a university worker, czy ktoś pracuje na uniwersytecie, you can lead change for your children. Każdy z was może stać się przywódcą zmiany dla waszych dzieci, dla waszych uczniów. At Polaris, we don't look to someone else to fix things.
W Polaris nie szukamy kogoś innego, kto miałby coś naprawić. We look inside first. Szukamy najpierw w sobie samych. Thank you so much for coming today and look inside to decide how you're going to affect change. Dziękujemy bardzo Państwu za przybycie dzisiaj i prosimy o to, żebyście Państwo zajrzeli do własnego wnętrza i zastanowili się na tym, jak Państwo możecie przeprowadzić zmiany. And don't forget. I nie zapominajcie Państwo o Drwalu. The Lumberjack. Dziękuję. Proszę Państwa, pół godziny przed.